Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część trzecia. Wideokast. Moduł drugi. Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej. Witajcie. Przed nami ciekawy temat. Przyjrzyjmy się dziś pozycyjnym systemom liczbowym. Najpierw zastanówmy się, czym jest system pozycyjny. Jest to metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za podstawę danego systemu liczbowego. Tym samym zapis 46532 oznacza 4 razy 10 do czwartej plus 6 razy 10 do trzeciej plus 5 razy 10 do drugiej plus 3 razy 10 do pierwszej plus 2 razy 10 do zerowej, czyli 46532. W jaki sposób zapisujemy liczby? Za pomocą cyfr od strony lewej do prawej. W takim systemie zapisu każda pozycja ma ściśle określoną niezmienną wagę liczbową, która jest równa podstawie podniesionej do potęgi o wartości numeru pozycji. Wartości liczby uzyskujemy po zsumowaniu poszczególnych iloczynów wag i cyfr pozycji. Sprowadźmy to do wzoru. Jeżeli P oznacza podstawę systemu pozycyjnego, to dowolną liczbę IPN cyfrową można zapisać wówczas w następującej postaci, gdzie A i to cyfry należące do zbioru 0, 1, P1. Pi to waga i to numer pozycji cyfry w ciągu liczbowym. N to liczba cyfr w ciągu, natomiast gwiazdka to iloczyn. Przyjrzyjmy się podstawowym cechom dowolnego systemu pozycyjnego o podstawie P. System pozycyjny charakteryzuje liczbę zwaną podstawą systemu pozycyjnego. Do zapisu liczby służą cyfry. Cyfr jest zawsze tyle, ile wynosi podstawa systemu. Cyfry ustawiamy na kolejnych pozycjach. Pozycje numerujemy od zera, poczynając od strony prawej zapisu. Każda pozycja posiada swoją wagę. Waga jest równa podstawie systemu podniesionej do potęgi o wartości numeru pozycji. Cyfry określają, ile razy waga danej pozycji uczestniczy w wartości liczby. Natomiast wartość liczby odliczamy sumując iloczyny cyfr przez wagi ich pozycji. Do najbardziej popularnych pozycyjnych systemów liczbowych stosowanych w informatyce zaliczamy system dziesiątny, system dziesiętny zwany decymalnym, system dwójkowy zwany binarnym, system szesnastkowy zwany heksadecymalnym, a także system ósemkowy zwany oktalnym. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.